Kłaniam się, Bartek Szyma. Ja w tym filmie powiem o tym, jak w bardzo prosty i szybki sposób można dodać bardzo dużo witamin i minerałów do swojej diety, wcale nie męcząc się jedzeniem ogromnej ilości warzyw. Można zrobić na inny, bardzo skuteczny sposób. A jaki? Zapraszam na film. Zanim wykonam przepis, muszę wyjaśnić kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, bardzo często się mówi, przede wszystkim owoce się je, a nie pije. Sam tak bardzo często mówię. Dlaczego? Dlatego, że owoce mają w sobie cukier. I jeżeli ktoś sobie zrobi jakiś soczek z, tak naprawdę z kilku różnych owoców, to się okazuje, że w takim soczku 200-300 ml jest bardzo dużo cukru. To, co jest ważne, co należy wiedzieć z owocami, to to, że owoce mają w sobie cukier. Jedne mają go więcej, inne mają go mniej. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli do soku, który sobie przyrządzimy, dodamy kilka różnych owoców, to pula tego cukru niestety rośnie. I może się okazać, że pijemy sobie sok 200-300 ml, w którym jest 50 gramów cukru. Bardzo często jest tak właśnie w sokach dostępnych w sklepach, że kupujemy sobie, nie wiem, litrowy, dwulitrowy sok, a tam na 100 ml jest na przykład 12 gramów cukru. W coli jest dokładnie tyle samo i o tym się już mówi, że cola jest niezdrowa między innymi przez cukier. Soki, oczywiście z jednej strony, mówię tutaj o takich robionych własnoręcznie z takich dobrej jakości warzyw czy owoców, mają oczywiście witaminy i minerały, to jest absolutnie bardzo ważne. Tylko należy wziąć pod uwagę, co mają jeszcze. I jeżeli będą miały witaminy i minerały, to jest super, ale jeżeli mają dużo cukru, to się robi słabo, to bardzo może podnieść poziom insuliny, a to będzie się na przykład przekładało na to, że będzie nam rosnąć poziom tkanki tłuszczowej, a przecież tego my nie chcemy. Druga kwestia. Bardzo dużo osób często mówi, Boże, Bartek, nie lubię warzyw, ja nie wiem, co mam jeść, ja nienawidzę warzyw jeść. I tu mamy bardzo łatwe rozwiązanie. Można sobie z warzyw zrobić pyszny sok. Ale no bardziej tutaj mówiłeś w pierwszym punkcie, że lepiej soków nie pić. No właśnie, po to oglądasz ten kanał, żeby tak płasko albo wąsko nie myśleć, tylko patrzeć na to wszystko szerzej, bo to ma swoje plusy i minusy. A jakie to ma plusy? Takie to ma plusy, że jeżeli wykorzystamy przede wszystkim warzywa lub ewentualnie dodamy jeszcze do tego jakieś owoce o niskim indeksie glikemicznym i takie, które mają mało w ogóle cukru w sobie, to się może okazać, że wypijemy sobie szklankę naprawdę bardzo odżywczego soku, mówię tutaj o witaminach i o minerałach, a tego cukru będzie na przykład 20 czy 30 gramów maksymalnie. I z taką ilością, moim zdaniem, organizm powinien sobie w większości zdecydowanych osób poradzić. Łatwiej, trudniej, ale sobie poradzi, dlatego że nawet jeżeli zmetabolizuje 10, 15 czy 20 gramów praktycznie od razu, to te 10 gramów nam nic złego absolutnie nie zrobi. Co innego się robi wtedy, kiedy na przykład dostarczymy na raz 100 albo 200 gramów cukru. Czyli co teraz? Pokazuję, jak przyrządzić bardzo prosty, bardzo odżywczy koktajl. Przede wszystkim z warzyw, ale troszeczkę go wzbogacę o owoce. Tak naprawdę w sumie owoc, bo ja tutaj dzisiaj użyję 6 składników, ale dam też znać, co można ewentualnie dodać, co może spowodować to, że ten koktajl będzie jeszcze bardziej odżywczy, bo przecież o to nam w tym filmie i z tym koktajlem chodzi. Ja tutaj przygotowałem sobie 6 warzyw przede wszystkim, ale też jest owoc, jest też przyprawa i oczywiście jest wyciskarka, Cuvings. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że się można zajarać wyciskarką, jak ona do mnie przyszła, jak ja ją po prostu połączyłem ze wszystkimi swoimi elementami, jak ja sobie zrobiłem soczek, to powiedziałem, no kurczę, jednak wyciskarka może robić robotę. Ogólnie jeszcze do niedawna byłem do wyciskarek zarażony, bo moja poprzednia, biorąc pod uwagę, ile czasu ją składałem i czyściłem, ile mi dawała soku, no to niestety, ale doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest dla mnie. Ta na szczęście jest tak prosta w obsłudze, tam są takie fajne czerwone kropeczki, które się po prostu ze sobą łączy. Bardzo szybko się myje, jest bardzo dobra jakościowo, więc naprawdę wrócę do robienia soków warzywnych, no bo taka bomba witaminowa po prostu się przydaje. Zresztą co będę gadał, zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Teraz jeżeli chodzi o składniki, które będę używał, to wezmę sobie aparat i tutaj wszystkim zaprezentujemy. Przede wszystkim mamy tutaj seler, marchew, cytryna, imbir. Mój ulubiony składnik w koktajlu. Borówki amerykańskie, burak. Tu jest jeszcze kawałek cytryny, żeby było ładnie. W każdym razie te wszystkie składniki mają różne wartości odżywcze, które są absolutnie kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jeżeli my zadbamy o zdrowie, to efektem ubocznym tego będzie to, że będziesz czuć się lepiej, będziesz mieć więcej energii, będzie twoje ciało lepiej wyglądać, będziesz nawet chudła.
w zdecydowanej większości przypadków. Jeżeli jeszcze chodzi o składniki, bardzo, bardzo polecam dodawać imbir, dlatego że działa świetnie na trawienie i na odporność. Oczywiście podstawą większości takich zielonych koktajli, soków będzie seler. Też jest jak najbardziej zdrowy, tylko tutaj wszystko kwestia chodzi tak naprawdę jakości. Ma witaminy z grupy B, C, E, także jak najbardziej. Wszystkie praktycznie te składniki, które tutaj mamy, będą miały witaminy z grupy C. Polecam też marchew, buraki, mają witaminę A. Polecam borówkę amerykańską. Ale mają flawonoidy, mają fitoestrogeny, które działają tak naprawdę przeciwnowotworowo, które stopują starzenie się, więc to wszystko zdecydowanie warto spożywać. Tylko pamiętajcie, jakość i ilość to są kluczowe kwestie, tak? Bo tak naprawdę możemy zamiast borówek dać banana albo jabłko i dalej nie będzie tego cukru za dużo. Także pamiętajcie, wybierajcie to, co lubicie. To co ja teraz zaprezentuję, bo dużo mówiłem o tej wyciskarce marki Cuvings, to teraz pokażę, jak ona działa. Zapraszam. Ok, tak naprawdę po złożeniu wszystkich części do tej wyciskarki, tak naprawdę przyciskam sobie jeden guzik i powiem szczerze, że ona chodzi naprawdę cicho. Jestem pod wrażeniem, bo jak ją pierwszy raz włączyłem, to mówię, o kurde, a coś źle złożyłem, ale nie, ona tak po prostu cicho chodzi. I teraz tak, po kolei wrzucamy sobie składniki i zacznijmy sobie od marchewki. Nie miała szans. To co jest ważne w tej wyciskarce, to jest to, że przede wszystkim ona jest wolnoobrotowa i naprawdę wyciska z tych warzyw czy owoców naprawdę wszystko, co można. Jak słychać, naprawdę robi robotę. Imbir, absolutnie najważniejszy składnik tego soku, tego koktajlu. Ja tutaj pokażę, jak to wygląda jeszcze z drugiej strony, żeby nie było, że coś tutaj się ukrywa. Tutaj się absolutnie nic nie da ukryć. W każdym razie są takie dwa pojemniki, jeszcze pokażę z bliska. Do jednego idą odpadki, do drugiego leci sobie sok i wszystko tak naprawdę zostaje czyste, więc z tym nie ma absolutnie problemu. A my śmigamy dalej ze składnikami, cytryna, buraki i został nam jeszcze seler, tylko zdecydowanie ja polecam najpierw poczekać, aż tutaj zobaczymy, że tego soku się leje już naprawdę niewiele, a tak naprawdę już przestało się leć, dopiero potem dawać kolejny składnik, żeby to się mogło spokojnie wszystko ładnie zmienić. Lecimy jeszcze z selerem i dorzucam na sam koniec jako ostatni składnik borówkę amerykańską. Jak widzicie, ja naprawdę nic nie odmierzam, dla mnie to jest bez większego znaczenia, po prostu wiem, że praktycznie te wszystkie składniki, których użyłem, prawie w ogóle nie mają cukru. Oczywiście jak je sumujemy, to prawdopodobnie w tym koktajlu wyjdzie mi pewnie 20-30 gramów cukru. To tak jak już mówiłem wcześniej, dla naszego organizmu taka ilość raz dziennie to jest absolutnie żaden problem. Problem się robi wtedy, kiedy jest ten cukier dostarczany częściej i w większej ilości. Ja tutaj jeszcze raz pokażę, jak to ładnie działa wszystko. Tutaj mamy wszystkie odpadki, tak naprawdę to jest wszystko mega czysto, w sensie ja zabieram to, obtoknę to wodą i już mamy wszystko z głowy, tak? Tutaj mamy cały sok i naprawdę widać, że to jest bardzo fajnie wyciśnięte, te wszystkie odpadki są totalnie wyciśnięte do 100% możliwości, także naprawdę absolutny top, jeżeli chodzi o tą wyciskarkę. I jak już widzę, że praktycznie już mi wszystko przestało lecieć, no to najprościej na świecie, wyłączamy. Teraz jeszcze uwaga. Nie wiem jak wy, ale zawsze ja jak robiłem soki i zabierałem taki kubeczek, to krew mnie zalewała, jak mi spadała kropelka na blat. I nie wiem kto, ale chyba geniusz wymyślił takie coś. Zamykam i nie cieknie. No po prostu geniusz. Nie cieknie, nie ma tej jednej takiej słynnej kropelki, która mi po prostu niszczy system, tylko po prostu ja to zatykam i już nic nie leci. Ja tutaj mam sok, który sobie mogę przelać do szklanki. I teraz ten sok prezentuje się w następujących krwistych barwach. Bardzo ładnie pachnie, szczególnie imbirem. I teraz on sam w sobie już będzie bardzo odżywczy, ale jeżeli ktoś by chciał jeszcze więcej wartości odżywczych, to jak najbardziej polecam dodać odrobinę szczyptę soli i jak najbardziej dodać na przykład 2 gramy albo gram kurkumy i to wszystko wymieszać. Wtedy będziemy mieli jeszcze więcej wartości odżywczych. Pamiętajcie, w tym wszystkim chodzi o mikroskładniki i o ile sok z samych owoców będzie
podnosił prawdopodobnie w dużym stopniu insulinę, choć to zależy od całej zawartości cukru, który spożyjemy, o tyle sok z warzyw będzie podnosił insulinę niewiele, a będzie jednocześnie dostarczał bardzo dużo mikroskładników, które, tak jak już mówiłem, są absolutnie kluczowe dla naszego zdrowia, a co za tym idzie, pomogą nam w odchudzaniu, będziemy czuć się dzięki nim lepiej, będziemy mieć więcej energii, same po prostu benefity. Jak to smakuje? Pewnie zaraz ktoś zapyta. W TikTok Tajlach imbir dla mnie szczególnie robi taką robotę. Po prostu jest przepyszny, bo imbir jest delikatnie pikantny, ale tak, że jak ja nie lubię pikantnych rzeczy, to imbir dla mnie jest idealnie, jeżeli chodzi o stopień pikantności. Tak się mówi? Podsumowując to, jeżeli masz problem z jedzeniem warzyw, to jak najbardziej możesz sobie to, taki soczek dodać do obiadu, albo możesz normalnie sobie zjeść obiad, śniadanie, kolację, cokolwiek i jeszcze dodatkowo coś takiego sobie wypić. Szczególnie polecam do posiłków białkowo-węglowodanowych. Jeżeli masz mieć posiłek, który będzie się składał w dużej ilości z tłuszczu, to lepiej czegoś takiego nie pij, bo wtedy po prostu jakieś tam ryzyko tego, że zwiększy to poziom insuliny, wystąpi. W każdym razie pamiętaj, kluczowa będzie jakość składników i kluczowa, wbrew pozorom, będzie wyciskarka. Ja sprawdziłem tę wyciskarkę. Działa naprawdę super, to zresztą widać na filmie. Bardzo łatwo się ją skręca, bardzo dobrze, łatwo się ją myje. Także powiem szczerze, nie mam nawet do czego się przyczepić.